Takie posunięcie byłoby dla Iranu przede wszystkim bardzo nieopłacalne, bo już teraz gospodarka Iranu cierpi w wyniku sankcji, już teraz ma bardzo duże utrudnienia, a dodatkowo jeszcze wstrzymanie eksportu do Europy wpłynęłoby na jeszcze większe zmniejszenie przychodów z tytułu sprzedaży ropy. Dlatego po pierwsze byłoby to posunięcie nieopłacalne. Niemniej jednak władze Iranu, ogólnie Iran jest w tej chwili dość nieprzewidywalny i nie można wykluczyć żadnego scenariusza. Jeżeli faktycznie Iran zdecydowałby się na wcześniejsze przerwanie eksportu do Europy, to prawdopodobnie miałoby to skutki zwłaszcza dla państw Europy Południowej, ponieważ obecnie Grecja, Portugalia, Hiszpania czy Włochy to są ważni odbiorcy ropy naftowej z Iranu.